Loża Radiowa. A w naszym studio poseł Katarzyna Czochara, przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Dzień dobry, witam serdecznie panów, wszystkich radiosłuchaczy. Oraz wojewoda opolski, pan Adrian Czubak. Kłaniamy się. Dzień dobry, kłaniam się. Zaprosiliśmy państwa do studia, ponieważ trwa podsumowywanie 2 lat dobrej zmiany. Ministrowie wraz z panią premier już to uczynili, a my chcielibyśmy z państwem dokonać tego rodzaju podsumowania w naszym regionalnym wydaniu. Ja nie wiem, czy państwo słuchali naszej zapowiedzi, ale ja to porównałem trochę do tego spotkania sprzed kilku dni Jarosława Kaczyńskiego z Beatą Szydło, przy czym u nas pani Katarzyna Czochara będzie panem Jarosławem Kaczyńskim, a pan Adrian Czubak będzie Beatą Szydło. A najpierw pytanie do pana wojewody. Dwa dni temu był pan na Radzie, na takim zebraniu, spotkaniu wszystkich wojewodów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z jakiej okazji było to spotkanie? Kultuazja, czy coś ważnego się dzieje? Bardzo ważnego, tak, byli wszyscy wojewodowie, ale nie tylko. Byli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, które podlegają pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan minister Mariusz Błaszczak przedstawił osiągnięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości na płaszczyźnie bezpieczeństwa. Było podsumowanie bardzo ważne. To, jak przede wszystkim bezpiecznie czują się dzisiaj Polacy w naszym kraju. Była mowa o dobrych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o sprawy emigrantów. Była mowa o wspieraniu poprzez rządowy program modernizacji służb mundurowych, a więc ponad 9 miliardów złotych trafi, już powolutku trafi w najbliższych latach do służb mundurowych. To nie tylko nowoczesny sprzęt, to nie tylko nowoczesne wyposażenie, ale również podwyżki dla służb mundurowych. To przede wszystkim nowości, jakie mieliśmy możliwość zobaczenia wszyscy. Już za niedługo w ramach projektu część garnizonów policyjnych w Polsce, policjantów, będzie wyposażona w indywidualne kamery, które będą nagrywać każdą interwencję policjanta, każdą... Gdzie ta kamera będzie umieszczana? Na głowie? Nad sercem, krótko mówiąc. Tak, tak. W lewej klapie. Tak przynajmniej mieli policjanci. Takie małe oczko, które będzie wszystko filmowało. Nie jest aż takie małe. Widać, że nikt nie może powiedzieć, że nie będzie nagrywany. To po prostu uwiarygodni pracę policjantom i wyeliminuje... Będzie wiadomo, gdzie policjant chodzi. Tak, i wyeliminuje, i wszystkim ma wyeliminować ewentualnie później niekorzystne różnice zdań, czy policjant miał... Czy tam jest też mikrofon, który nagrywał, żeby później nie było nieporozumień typu siadaj Coulson. Właśnie, o Coulsona będzie cały czas nieporozumienie, bo dźwięku zdaje się nie będzie, panie wojewodzie, prawda? Nie wiem, co będzie, to zostawiam specjalistom, natomiast na pewno to jest nowość, będzie wprowadzona nie tylko, bo pokazane, tu mówimy o policji, bo pokazane wspaniałe wykorzystanie drony dla straży pożarnej, drony, które potrafią zidentyfikować ofiary przede wszystkim zagrożeń pożarowych w ciemnościach, w zadymieniu, potrafią znaleźć, wskazać miejsce tam, gdzie ludzkie oko nieraz nie dotrze, więc wspaniałe podsumowanie, wiele nowości, ogromne zadowolenie, przede wszystkim mówię, nakłady finansowe, bliżej policja mieszkańców poprzez programy Nasz Dzielnicowy, nie pamiętam, jak to się nazywało, krajową mapę zagrożeń, to wszystko działa, ale przede wszystkim mówię, podsumowanie, że nigdy Polacy nie czuli się tak bezpiecznie w Polsce, jak chwilę na obecną. No właśnie, a skąd rząd wie, że my się czujemy bezpiecznie? Z jakichś badań, czy... Tak, są prowadzone badania i one potwierdzają, że takie poczucie bezpieczeństwa, jak jest w chwili obecnej, nie było, ale od czego to zależy? To zależy głównie to od mądrej polityki Prawa i Sprawiedliwości, bo myśmy jeszcze w opozycji mówili, że jeżeli chodzi o te sprawy migracyjne, co się w chwili obecnej w Europie dzieją, są, trzeba do nich podjąć, krótko mówiąc, bardzo rozsądnie i nieemocjonalnie. Wiele państw zachodnich podeszło do tego bardzo emocjonalnie i dzisiaj są takie skutki, że to właśnie migranci przyjmują inicjatywę, jeżeli chodzi o zgromadzenia w krajach, a my tego problemu nie mamy. Rozsądna polityka Prawa i Sprawiedliwości spowodowała to, że również to widzą mieszkańcy, że czują się bezpieczniej bardziej w kraju, niż to, co się dzieje na Europie. Jeden z kolejnych dowodów na większe bezpieczeństwo w naszym kraju, to jest tak jakby odchodząc od spraw bezpieczeństwa, z roku na rok zdecydowanie wzrasta ilość turystów w Polsce, również tych zagranicznych. Również wskazują Polskę nie tylko pod względem atrakcyjności turystycznej, ale to również jest dlatego, skutkiem właśnie tego, dlatego, że jest po prostu... Czują, nie tylko Polacy, ale tak, także dlatego, że jest po prostu bezpiecznie. Wiesz, notujemy w całej Europie w tych wielkich ośrodkach historyczno-turystycznych ogromne spadki turystów. Dlaczego? Ale są nawet badania, panie wojewodo. Dlaczego? Nie dlatego, że tych zabytków nie ma, to dlatego, że w tych miejscach jest po prostu bardzo niebezpiecznie. Ale są nawet badania, że ludzie z
Europy Zachodniej, szczególnie zamożniejsi obywatele krajów takich jak Szwecja czy Niemcy, coraz chętniej osiedlają się w Polsce, bo ich na to stać i chcą tutaj żyć, bo tutaj jest bezpiecznie, tu jest cały czas po europejsku, a w ich najbliższym otoczeniu już niekoniecznie po europejsku. A więc nasi nawet mieszkańcy Europy potwierdzają to, co mówił pan minister Mariusz Błaszczak, że Polska to jeden z najbardziej bezpiecznych państw w Europie, ale na to się złożyło się wszystko. Sprawy policji, niezlikwidowanie Straży Granicznej, świetnie doposażona Straż Graniczna, która pilnuje nasze granice, zwłaszcza na tej wschodniej granicy, gdzie to jest granica między Unią Europejską a wschodem Europy. Wspaniałe spotkanie, naprawdę piękna prezentacja pana ministra i bardzo dobre prognostyki na przyszłość. Dobrze, wracamy teraz z tej narady u ministra Błaszczaka na Opolszczyznę i oddamy głos szefowej partii. Jest pani zadowolona z ostatnich 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, no i na Opolszczyźnie? Ależ oczywiście, że jestem zadowolona. Mało tego, jestem naprawdę szczęśliwa, dumna, że jako poseł właśnie Prawa i Sprawiedliwości, szef regionu, mogę uczestniczyć w tych wszystkich programach, realizować właśnie tą dobrą zmianę, która odbywa się na terenie naszego kraju, ale również też na terenie województwa opolskiego, bo jakże by było inaczej, oprócz tego, że realizowane są wszystkie programy, te, które są programami rządowymi, tutaj wspólnymi siłami. Chciałam przede wszystkim podziękować panu wojewodzie, wszystkim osobom, które zatrudnione są w Urzędzie Wojewódzkim, wszystkie administracje zespolone, niezespolone. Naprawdę ciężka praca, zwłaszcza wojewody, wicewojewody, po to, żeby rzeczywiście te programy, które były wdrażane, mogły skutecznie i w odpowiedni czasie być wdrożone, to wymagało naprawdę wielkiego, ogromnego poświęcenia. Bardzo często tak naprawdę jest tak, że nie możemy myśleć jako parlamentarzyści, czy jako wojewoda o wolnych dniach w tygodniu, czy to w sobotę, czy to w niedzielę. Naprawdę. Pani poseł, a która z tych dobrych zmian na Opolszczyźnie jest pani zdaniem najważniejsza w ciągu tych 2 lat w odniesieniu do naszego regionu, naszych lokalnych spraw? Ale o tym chciałbym, przepraszam, ja muszę też pilnować tu czasu, o tym porozmawiamy po muzyce. Przypomnę, z nami w studio pani Katarzyna Czochara, szefowa opolskiego PiS, oraz pan wojewoda Adrian Czubak. Tomku, przypomnij swoje pytanie przed muzyką do pani poseł. Było ono skierowane do pani poseł, a dotyczyło tego, która z tych zmian, dobrych zmian, jak pani powiedziała, na Opolszczyźnie jest z pani punktu widzenia najważniejsza? Może tak mówimy, że które w liczbie mnogiej, dlatego że tak naprawdę tych inwestycji, tych działań było rzeczywiście bardzo dużo i każda z nich jest bardzo ważna, bardzo ważna. Jako pierwsze pozwolę wymienić sobie utworzenie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Opolskim. To jest bardzo ważna decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście za tym wiązały się środki finansowe, bo bez tego oczywiście nie moglibyśmy się cieszyć z tego Wydziału Medycznego. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 100 studentów, którzy pobierają tutaj nauki. Kolejna sprawa to przede wszystkim jestem w Opolu, myślę o Opolu, obwodnica południowa Opola, centrum przesiadkowe w Opolu. Kolejne rzeczy, które są rzeczywiście bardzo ważne, które czekały bardzo długo, ponad 30 lat. Obwodnica Niemodlina, 8 listopada ogłoszono przetarg. Kolejna obwodnica to obwodnica Myśliny, w przyszłym roku Kędzierzyn-Koźle i w kolejnych latach Praszka i Olesno. Też tam mieszkańcy tych regionów, tych miejscowości czekali na te inwestycje ponad 30 lat. Myślę, że bardzo ważną kwestią to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, wojewoda, parlamentarzyści dostrzegają problematykę województwa opolskiego i z tym, czym tak naprawdę najbardziej się borykaliśmy do tej pory, zostały zwiększone specjalne strefy ekonomiczne, te przemysłowe, po to, żebyśmy mogli myśleć o potencjalnych nowych inwestorach, którzy daliby nam miejsca pracy. Pani poseł, ale wróćmy jeszcze do dróg, bo jak to jest, że te najważniejsze inwestycje drogowe, o których pani mówi, które nawet 30 lat czekały w kolejce w Warszawie na to, aż zostaną zauważone i, jak to się mówi w żargonie, klepnięte, zostały teraz
sfinalizowane w tym sensie, że zaczyna się ich bieg. A mieliśmy przecież wiceministra transportu w rządzie Platformy Obywatelskiej, Opolanina, i to się nie udawało. To wynikało z tego, że wtedy było rzeczywiście mniej pieniędzy w budżecie, czy wynikało z jakichś innych, pani zdaniem, przesłanek? Jeśli chodzi o tą kwestię, to myślę, że to przede wszystkim jest determinacja, zaangażowanie, poświęcenie, nie patrzenie na nic. Jeżeli jest 5 minut, które możemy wykorzystać, to trzeba zrobić wszystko, żeby to wykorzystać. Ja wspólnie z wojewodą... 5 minut do prezesa, tak? Żeby się dostać. Też. Dobrze wykorzystany. Wspólnie z wojewodą tak naprawdę chyba nie jesteśmy w stanie zliczyć, ile razy byliśmy zarówno w Ministerstwie Infrastruktury, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Były to spotkania wspólne, były to spotkania również oddzielne, czyli wojewoda jeździł też na takie spotkania sami. Ja też, oczywiście też parlamentarzyści nasi tutaj z Prawa i Sprawiedliwości byli w tą kwestię zaangażowani, no, że tak powiem też, no, ja jako z pozycji szefa regionu, kiedy mamy spotkania z prezesem i wszystkimi szefami, również ministrami, to bardzo często, wielokrotnie podkreślałam, rozmawiamy na różnego typu tematy, między innymi związane z poszczególnymi regionami i tymi takimi najpilniejszymi inwestycjami, kwestiami, które by wsparły dany region. Województwo opolskie jest najmniejsze, tak naprawdę jest województwem wspaniałym, cudownym, ma wszystko, tylko nie ma dostępu, bliskiego dostępu do morza, ale też niestety... O tym dostępie zaraz porozmawiamy. Właśnie, ale niestety od wielu, wielu lat w Opolszczyzna boryka się z problemem depopulacji. Największa liczba młodych wyjeżdża za granicę, najbardziej starzejące się społeczeństwo. Mamy na przykład miasta w powiatach, które są w rankingu listy, niechlubnej listy. Lista ta mówi o największej utracie funkcji społeczno-gospodarczo-ekonomicznych i to jest Prudnik, Nysa, również Brzeg. Szanowni Państwo, my po prostu, dostrzegając to, co się działo przez 8 lat, jakie były problemy, byliśmy naprawdę bardzo, zawsze byliśmy blisko mieszkańców, słuchaliśmy uważnie i dzisiaj, tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje wszystkie założenia te programowe, które były prezentowane w trakcie kampanii, tak my jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, mówię my wszyscy, wojewoda i cała drużyna, realizujemy te wszystkie zadania, które nie mogły doczekać się przez wiele, wiele lat. A to skupmy się na tym zadaniu, które wynika z tej gwałtownej depopulacji. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd ma jakiś pomysł, czy wy macie tutaj pomysł na to, jak te miasta, które pani wymieniła, Prudnik, Nysa, także Brzeg, uratować? Na razie w Brzegu zacznie się zatrzymywać Pendolino, ale czy przez to, i chwała za to, to jest bardzo ważna kwestia, posłowi, który to wywalczył, Grabowski z Kukiz 15, ale... Tak słyszałem. Przepraszam bardzo, w tej kwestii też... Sukces ma wielu ojców. W tej kwestii wspólnie z wojewodą również. To jest tak, lista tych rzeczy dużych i takich malusieńkich jest bardzo długa i panie redaktorze, panowie redaktorzy, tak naprawdę te kilkanaście minut, które tutaj dzisiaj mamy do dyspozycji, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przedstawić. Musielibyśmy zorganizować 12 spotkań, ile jest powiatów, tyle audycji i rozmawiać właśnie na tych spotkaniach o poszczególnych powiatach, bo naprawdę tego jest mnóstwo. To teraz mamy jeszcze 40 sekund w tej części o tej depopulacji. Jaki jest pomysł? A później porozmawiamy o tym peronie w Brzegu. To jest bardzo proste rozwiązanie, szanowny redaktorze. Przede wszystkim stworzenie warunków takie, które by sprzyjały mieszkańcom poszczególnych powiatów do zakładania rodzin, ale też przede wszystkim stworzenie miejsc pracy za godziwe wynagrodzenie oraz mieszkania. Czyli to jest to wszystko, co na dzień dzisiejszy oferuje Mieszkanie Plus. Specjalne strefy przemysłowe, stworzenie nowych warunków pracy, nowe miejsca pracy, podwyższenie wynagrodzeń, bezpieczeństwo. Tak jak tutaj słyszeliśmy przed chwileczką z ust wojewody, to... Do tematu wracamy po muzyce. Panie wojewodo,
pani poseł powiedziała tutaj kilkanaście minut temu o tym, że Opolu właściwie brakuje dostępu do morza. Można tam dopłynąć Odrą, wiem, że to jest pana konik, ale zanim o tym, to porozmawiamy o innym transporcie, mianowicie pociągowym, szynowym. Tutaj zapanowało poruszenie, gdy przypisałem fakt zatrzymywania się przez Pendolino w brzegu innej partii. No tak, znaczy nie poruszenie, tylko po prostu śmiech jeszcze mnie ogarnia po prostu. Nie, no oczywiście szanując... Jest też formą poruszenia. Szanując wszystkich, a zwłaszcza parlamentarzystów naszej ukochanej ojczyzny, no proszę państwa, to teraz już na poważnie. Drodzy państwo, no zostawmy już takie chocki klocki. Drodzy państwo, od 2 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I to przedstawiciel rządu w terenie, zwłaszcza kiedy mówimy o sprawach państwowych, a spółka PKP Intercity jest spółką państwową, więc bardzo proszę, aby naprawdę wymierzyć te takie emocje, kto kogo zależy. No więc tak, z panią poseł, starostą brzeskim, ja wielokrotnie byliśmy pana prezesa PKP Intercity, to właśnie starostą brzeskim był bezpośredni kontakt, to do starosty brzeskiego z Prawa i Sprawiedliwości przyjeżdżali przedstawiciele PKP Intercity, to właśnie z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości wszystkie sprawy ustalone, bo po to, aby 10 grudnia ogłosić zarządów Prawa i Sprawiedliwości to, że Pendolino zatrzyma się w brzegu. Ale jeżeli tak już wszyscy są tak, wszyscy przepisują, drodzy państwo, no to zdementujmy te ostatnie rewelacje z mniejszości niemieckiej, gdzie pan poseł Gala chciał sobie przepisać Wydział Lekarski. Nie, to zarządów Prawa i Sprawiedliwości Wydział Lekarski na Uniwersytecie Opolskim powstał, bo tam poszły potężne środki finansowe. To zarządów Prawa i Sprawiedliwości, idąc na przykład z drugiej strony, została podpisana umowa licencyjna między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Województwa Opolskiego w sprawie pomocy w funkcjonowaniu pięknego miejsca, jakim jest Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. No to teraz tylko czekam, operatorze, kiedy pan poseł Wilczyński powie, że to dzięki niemu te barki ruszyły, bo drodzy państwo, mówię to oficjalnie na antenie publicznej, kiedy miałem możliwość rozmawiania z panem, już wtedy posłem, a moim poprzednikiem Wilczyńskim, powiedział, cytuję, chłopie, Odrę to sobie w ogóle odpuść, bo to jest utopia totalna i żebyś się w to nie wpakował, a jedynie co pan poseł Wilczyński mi zostawił, to książeczkę, abym zajął się 3 figurkami, 4 drzewami w gminie Pokój, więc już czekam, kiedy to właśnie pan poseł Wilczyński przypisze sobie Odrę. Nie, oni Odrę dosłownie, Platforma Obywatelska utopiła wraz z całym przemysłem odrzańskim. Panie wojewodo, to ja mogę jako kędzierzynianin, któremu Odra leży na sercu od lat i zawsze w naturalny sposób potwierdzić, że zarządów Platformy Obywatelskiej żegluga na Odrze ustała. Był taki moment, kiedy nic nie pływało Odrą ani Kanałem Gliwickim i to było w czasie poprzednich rządów. Ale to było, minęło, powiedzmy, co wy zrobiliście dla Odry. Zrobiliśmy tyle, ile żadnemu państwu w żadnych latach się nie udało zrobić. No, taki największy sukces to oczywiście wejście, podpisanie przez pana prezydenta konwencji AGN, czyli otwarcie drzwi do Banku Światowego, aby pozyskać ogromne środki finansowe. W ostatnim momencie Ministerstwo Gospodarki Morskiej przystąpiliśmy do planu Junckera. Też ogromne środki finansowe. No, ale najważniejsze to jest to, co widać i co jest coś wspaniałego, kiedy kilka dni przejeżdżałem przez mosty w Opolu. Płynąca barka z węglem kiedyś dla Opolan była czymś normalnym. Dzisiaj ludzie przystają, robią sobie zdjęcia. No to chyba świadczy o tym, że zrobiliśmy wiele. Przywróciliśmy to, co powinno być naturalne dla Odry, naturalne dla Opolszczyzny, a więc płyną barki. Regularne transporty, które ruszyły, mamy już w listopadzie, z tego co wiem, przekroczy jakże śmieszną, ale jakże dzisiaj ważną ilość 100 tysięcy ton, która przez wiele lat nawet kilka ton nie pływało. Wiem, że mówię o regularnych kursach oczywiście. Jest ogromny entuzjazm, jeżeli chodzi o Odrę. Widzę to codziennie, widzę to wśród ludzi, z którymi rozmawiam. Widzę to zainteresowanie, tą pomoc w tej realizacji. No i oczywiście najważniejsze, jeżeli chodzi o Odrę, powolutku przystępujemy do studium na rzecz odrzańskiej drogi wodnej, czyli pokażemy wszystko to, co należy zrobić, w którym czasie, w jakim harmonogramie, skąd pozyskać środki, aby to wszystko w możliwie najkrótszym czasie ruszyło. Ale Odra to nie tylko transport, Odra to przede wszystkim kończąca się już inwestycja powoli tego śluzy w Malczycach, prawda, tego stopnia wodnego. Od 25 lat nie można było zrealizować. Odra to również zbiornik, który miał być kiedyś mokry, czyli wielofunkcyjny, czyli dorzucać to również tą wodę, kiedy baby susza do Odry. No a rząd Platformy Obywatelskiej zamienił z mokrego na suchy, prawda? Ale tak zamienił, że nawet Bank Światowy się zgodził, żeby wykonawcę wybranego przez Platformę Obywatelską usunąć z placu budowy, bo dalsze funkcjonowanie tego wykonawcy, generalnego wykonawcy hiszpańskiego mogłoby doprowadzić nie tylko do zbiorniku nie tylko do zmarnowania ogromnych środków finansowych,
państwowych, ale również do ewentualnej, nie daj Boże, katastrofy budowlanej, hydrologicznej. Więc na Odrze dzieje się bardzo dużo, bardzo pięknie. Może nie przyłączymy, ale mam nadzieję, że do tego morza tą Odrą nie tylko turystycznie, ale również gospodarczo już za niedługo będziemy z wielkimi sukcesami dla opolskiej, polskiej gospodarki pływać. Mam jeszcze półtorej minuty. A czego się nie udało i z czym było najtrudniej, pani poseł? Czego się nie udało? No, pewne rzeczy są po prostu w trakcie, że tak powiem, realizacji. Na dzień dzisiejszy myślę, że można też o tym głośno powiedzieć. Tutaj również wspólnie z wojewodą tworzymy taki naprawdę wspaniałą grupę. Realizujemy wiele rzeczy wspólnie. Wprowadzamy kolejne inwestycje drogowe, bardzo ważne, które nie mogły do tej pory się doczekać na ich w ogóle dostrzeżenie. Obwodnica Strzelec Opolskich, druga przeprawa mostowa w Brzegu i obwodnica wschodnia Prudnika. Natomiast wiele rzeczy jeszcze rzeczywiście jest na Opolszczyźnie do zrobienia. Wiele spraw, które wymagają interwencji. No niestety... Najważniejsza jakana. Najważniejsza, ja myślę, że te kwestie, które pokazuje dokument Ministerstwa Rozwoju, czyli te miasta, które utraciły najwięcej funkcji gospodarczo-ekonomicznych, społecznych, czyli poprawa właśnie w tych powiatach tej sytuacji. To są te miasta, które pani na początku wymieniła, tak? Nysa, Prudnik, Tak, Brzeg. Prudnik jest na pierwszym miejscu, Brzeg bodajże na ósmym. W każdym bądź razie jest to czołówka. Pan wojewoda tutaj palec odnosił, jak ja zapytałem, co się nie udało. Nam udało się wszystko. Nie udało się tylko opozycji. Ale odpowiedź! Ja tutaj liczyłem na jakieś uderzenie się w piersi. Nie mam w co się uderzać. W piersi jest wszystko pod wspaniałą naprawdę kontrolą. Wszystko idzie sukcesywnie, terminowo. Pokazują to choćby sondaże. Nie udało się tylko totalnej opozycji zablokować naszych działań i przekonać mądrego polskiego społeczeństwa, które już wybrało Prawo i Sprawiedliwość i pokazuje to w sondażach i w rozmowach z społeczeństwem, że wszystkie sprawy idą w dobrym kierunku. To jest dobra zmiana i jestem przekonany, że kolejne lata tylko przyniosą wiele sukcesów polskiemu społeczeństwu i naszej ojczyźnie. A ja tylko chciałam dodać, że Opolszczyzna, te dwa ostatnie lata, to są miliardy, grube miliardy złotych, które spłynęły na województwo opolskie. A cytując też wypowiedź pana posła Wilczyńskiego, dlaczego krąży to po internecie, dlaczego przegrali wybory. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, winą jest na dzień dzisiejszy Kościół i kapłani. Pani poseł, ostatnie pytanie na sam koniec. Ale się dziś słyszeliśmy posłowi Wilczyńskiemu tu oberwało. To prawda, bardzo mocno i pewnie jeszcze mu się będzie to odbijało czkawką. Pani poseł, ostatnie pytanie. Uczestniczyła pani w spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, z szefami innych regionów. Proszę powiedzieć, czy prawdą jest to, co pisze prasa, że to on będzie premierem po rekonstrukcji rządu? Prasa jak to prasa, zawsze wiele pisze, dużo bardzo spekuluje, a my natomiast trzymajmy się tego, co mamy na dzień dzisiejszy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje doskonale, realizuje wszystkie programy. Także bardzo dziękujemy wobec tego za wizytę w studio i zapraszamy na kolejne podsumowania dobrej zmiany po 3 latach i po 4. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie i życzymy wszystkim miłego dnia, miłej soboty i niedzieli. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich. Oczywiście z Radio Opole. Loża radiowa.